Lasy środkowej Europy są środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Ptaki stanowią istotny element leśnego ekosystemu, odgrywając ważną rolę w jego funkcjonowaniu. Ich śpiew wypełnia otoczenie, a wielość barw i odcieni upierzenia wzbudza nasz zachwyt, tym większy, im wnikliwiej się im przyjrzymy. Ptaki są sprzymierzeńcami leśników w ochronie lasu. Mają swój udział w ograniczaniu liczebności owadów, które gdy pojawiają się masowo, stanowią duże zagrożenie dla drzew. Najwięcej owadów ptaki wyłapują w sezonie lęgowym. Wtedy dorosłe osobniki, poza zaspokajaniem własnych potrzeb, dokarmiają pisklęta, które do szybkiego wzrostu potrzebują wysokobiałkowego pokarmu. Życie lasu. Ptaki. Las jest środowiskiem, które kształtuje warunki życia dla wielu organizmów, między innymi grzybów, roślin i zwierząt. Rośliny w lesie tworzą szczególny pionowy układ, podzielony na cztery wyraźne warstwy. Glebę pokrytą ściółką, runo, podszyt i korony wysokich drzew. Każda z tych warstw jest miejscem życia ptaków. Ptaki w lesie występują przez cały rok, niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Ich rozmieszczenie, liczebność i skład gatunkowy w poszczególnych fragmentach lasu są zależne m.in. od dostatku pokarmu, preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków, a także od pory roku. W polskich lasach występuje i zwykle gniazduje około 130 gatunków ptaków. Można je podzielić ze względu na miejsce zakładania gniazd. Jedne budują gniazda bezpośrednio na ziemi, inne w krzewach, wykrotach, koronach drzew czy w dziuplach. Są też gatunki na tyle elastyczne, że mogą stosować kilka typów gniazd. Jak ma to miejsce w przypadku rudzika czy kosa? Dla wielu gatunków ptaków drzewa są głównym miejscem zdobywania pokarmu. Znajdują tu bezkręgowce, nasiona i owoce. Pewne gatunki, jak wilgi, myśi króliki, sosnówki czy krzyżodzioby świerkowe, przebywają głównie w koronach wysokich drzew, gdzie żerują oraz znajdują miejsce do budowy gniazda. Nie wszystkie jednak zakładają je tak wysoko. Są takie gatunki, które najlepsze warunki do ich budowy znajdują w warstwie runa leśnego. W wykrotach i zagłębieniach terenu, pod osłoną niskich krzewów i młodych drzew, gniazdują na przykład wszystkie polskie kuraki. Głuszec jest największym ptakiem grzebiącym Europy. Zamieszkuje rozległe, stare i niezbyt gęste bory o bogatym runie i podszycie oraz umiarkowanie zwartych koronach drzew. Na tokowiska wybiera miejsca ustronne, jednak gdzie lasy nie są zbyt gęste, a w runie dominuje niska roślinność, nieograniczająca widoczności. Toki głuszców trwają od marca do maja i rozgrywają się zarówno na drzewach, jak i na ziemi. Pieśń godowa składa się z czterech następujących po sobie i tworzących spójną całość części.
klapania, trelowania, korkowania i szlifowania. Po tokach i kopulacji, do której dochodzi na ziemi, samica opuszcza arenę tokową i w ukryciu, w zagłębieniu terenu, w gęstych zaroślach, buduje gniazdo. Znosi w nim od 4 do 12 kremowo-beżowych jaj o szarym i brązowawym nakrapianiu. Po około 24-26 dniach wykluwają się pisklęta, które matka od razu po osuszeniu wyprowadza z gniazda. Młode szybko rosną, odżywiając się owadami, głównie mrówkami i ich larwami. Głuszce są w Polsce zagrożone wyginięciem. Głównymi niebezpieczeństwami dla tych ptaków są niekorzystne zmiany zachodzące w ich środowisku, wzrost liczebności naturalnych wrogów, niekorzystne zmiany siedliskowe w ostojach oraz niepokojenie przez ludzi. Obecnie w naturalnych siedliskach głuszców prowadzi się szereg leśnych prac gospodarczych i hodowlanych, które mają poprawić warunki życia tych kuraków, zwiększyć ich liczebność i spowodować, by wróciły na niektóre dawniej zajmowane tereny. Ptakiem chętnie zasiedlającym suche, dobrze nasłonecznione obrzeża widnych lasów liściastych, iglastych lub mieszanych z pobliskimi zarastającymi porębami, młodnikami, uprawami leśnymi i polanami jest świergotek drzewny. Jest on jedynym polskim świergotkiem gnieżdżącym się w lesie. Spotkać go można w całym kraju. Na tereny lęgowe przylatuje z zimowisk w pierwszej połowie kwietnia i pozostaje w Polsce nawet do listopada. Do rozrodu przystępuje w maju i czerwcu, wyprowadzając zazwyczaj do 2 lęgów w roku. Samica świergotka drzewnego sama buduje gniazdo na otwartym terenie, zawsze bezpośrednio na ziemi, w wygrzebanym wcześniej dołku, pod osłoną nawisłej kępy traw. Jest ono dobrze zamaskowane i ukryte przed drapieżnikami, co sprzyja wychowywaniu młodych. Pisklęta rosną szybko na owadziej diecie, nieustannie domagając się pokarmu. W tym okresie samiec pomaga samicy w dostarczaniu pożywienia. Po 2 tygodniach intensywnego karmienia młode opuszczają gniazdo, rozchodząc się po okolicy, lecz pozostają jeszcze jakiś czas pod opieką dorosłych. Jest to charakterystyczne zachowanie ptaków lęgnących się na ziemi. Gdyby pozostały w gnieździe i w razie ataku drapieżnika skupiły się w jednym miejscu, wszystkie by zginęły. W wilgotnych, mocno ocienionych lasach o bogatym runie, na ziemi pod stertą starych liści i połamanych, murszających gałęzi, gniazdo zakłada rudzik. Ma ono kształt płytkiej czarki zbudowanej z liści i mchu, wyściełanej sierścią, włosiem i piórami. Podobnie jak u większości ptaków śpiewających, rudzik może wyprowadzić do 3 lęgów w sezonie. Zazwyczaj jednak przystępuje do 2. Pisklęta pozostają w gnieździe przez blisko 2 tygodnie. W tym czasie karmione są przez oboje rodziców. Nad warstwą runa rosną młode drzewa i krzewy, tworząc podszyt.
W takim środowisku idealne warunki znajduje wiele gatunków ptaków śpiewających, które w gęstwinie splątanych gałęzi i pod osłoną liści na wysokości do kilku metrów budują swoje gniazda oraz zdobywają pokarm. Samiec kosa ma jednolicie czarne upierzenie i kontrastujący z nim intensywnie żółto-pomarańczowy dziób oraz obrączki wokół oczu. Ubarwienie samic nie jest tak zróżnicowane. Naturalnym biotopem kosów są lasy i zadrzewienia. Od początku sezonu lęgowego ptaki te żywią się prawie wyłącznie pokarmem zwierzęcym, głównie bezkręgowcami, spośród których preferują dżdżownice i chrząszcze. Ich łupem padają także inne owady w różnych stadiach rozwojowych oraz pajęczaki. Szukają pożywienia, skacząc po ziemi. Nigdy nie oddalają się zbytnio od oferujących schronienie zarośli. Gniazdo budowane jest przez samice, zwykle na stabilnym podłożu i na wpół ocienionych stanowiskach, zazwyczaj niezbyt wysoko nad ziemią. Jaja są zazwyczaj zielonkawo-niebieskie, rdzawo-brązowo nakrapiane. Pisklęta rodzą się nagie i ślepe. Na początku karmione są wyłącznie pokarmem zwierzęcym, później uzupełnianym o jagody i owoce. Kos jest w stanie wyprowadzić aż do 5 lęgów w ciągu roku. Zwykle są to jednak 2-3 lęgi. Podobnej co kos wielkości jest kwiczoł, też z rodziny drozdowatych. Zasiedla on skraje wilgotnych lasów łęgowych, olsów, zarośnięte brzegi rzek i inne niewielkie zadrzewienia. Gnieździ się zazwyczaj w niewielkich, luźno rozłożonych koloniach, rzadziej pojedynczo. Młode karmione są przez około 16 dni, po czym opuszczają gniazdo, będąc jeszcze nielotne. Schowane w niewidocznych miejscach pozostają jakiś czas pod opieką rodziców. Gatunkiem o dużej łatwości w dostosowaniu się do otoczenia jest zięba. Występuje wszędzie tam, gdzie rosną drzewa. Mogą to być wszelkiego typu lasy, jak i śródpolne zadrzewienia, sady, parki czy ogrody. Zięba nie ma konkretnych wymagań co do miejsca gniazdowania. Gniazda buduje zarówno na drzewach, w rozwidleniach gałęzi, tuż nad ziemią, ale także w gęstwinie zwartych krzewów, gdzie są dobrze ukryte. Pisklęta pozostają w gnieździe około 2 tygodni, choć w razie niebezpieczeństwa mogą opuścić je wcześniej. Zięba jest najpospolitszym ptakiem polskich lasów. W większości lasów pod parasolem koron drzew znajdują swoje miejsce do wychowania młodych, ptaki gnieżdżące się w dziuplach. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są dziuplaki pierwotne, czyli takie, które potrafią samodzielnie wykuć dziuple. Drugą natomiast stanowią dziuplaki wtórne, które wykorzystują dziuple pozostawione przez dziuplaki pierwotne albo zasiedlają te, które powstały w naturalny sposób, jako ubytki w pniach czy konarach drzew. Korzystają też ze skrzynek lęgowych zakładanych przez leśników. Do najważniejszych dziuplaków pierwotnych zalicza się przede wszystkim dzięcioły. W polskich lasach występuje ich 10 gatunków, charakteryzujących się podobnym trybem życia i zdobywania pokarmu.
Dzięcioł czarny rozpowszechniony jest na całym obszarze naszego kraju. To największy europejski gatunek dzięcioła. Dorosłe osobniki są charakterystycznie jednolicie ubarwione z czarno-czerwoną czapeczką na głowie. Dzięcioły czarne zasiedlają głównie buczyny i bory sosnowe oraz inne typy lasów w starszym wieku, zapewniające żerowiska i miejsca do gniazdowania. Ich dziuple są duże, o charakterystycznym, owalnym kształcie i bardzo obszernym wnętrzu. Para ptaków może wykuć kilka dziupli, które służą im zarówno do lęgów, jak i na miejsca noclegowe. Czynność tę wykonują co roku, a zajmuje im około 2 tygodni. Pod koniec kwietnia samica składa w dziupli od 3 do 5 białych jaj. Wysiadywaniem zajmują się oba ptaki przez około 12 dni. Pisklęta pozostają w gnieździe około 4 tygodni. Dzięcioły czarne wyprowadzają 1 lęk w roku. Dzięcioły stanowią wyjątkową rodzinę leśnych ptaków. Opuszczone przez nie dziuple służą także innym zwierzętom jako noclegownie, dzienne kryjówki, spiżarnie oraz miejsca rozrodu. Wśród ptaków korzystają z nich włochatki, suweczki, krętogłowy, siniaki, sikory, kowaliki, muchołówki, szpaki, pleszki oraz gongoły. We wnętrzu dziupli można też spotkać wiewiórki, kuny, pilchowate oraz nietoperze. Poza nimi pewne gatunki bezkręgowców, na przykład pachnicę dębową. Dzięcioł duży jest najliczniejszy wśród polskich dzięciołów. W Polsce jego populację szacuje się na 600 do 900 tysięcy par lęgowych, a jego liczebność wykazuje umiarkowany wzrost. Występuje we wszystkich rodzajach lasów. Jest znacznie mniejszy od dzięcioła czarnego i ma zupełnie inne ubarwienie. Na dziuple wybiera pień drzewa lub jego boczne konary. Wykuwa ją na wysokości od 0,5 do nawet 20 metrów. Wyklute pisklęta, przebywające w dziupli około 25 dni, są bardzo hałaśliwe. Jak tylko nieco podrosną, nieprzerwanie kwilą i na kilka dni przed wylotem wyglądają z dziupli, czekając, aż rodzice przylecą z pokarmem. Głównym pożywieniem dzięcioła dużego są owady i ich larwy. Ale jesienią i zimą w jego diecie pojawiają się również nasiona drzew iglastych. Bardzo rzadkim gatunkiem dzięcioła w polskich lasach jest dzięcioł trójpalczasty, nieco mniejszy od dzięcioła dużego. Jego liczebność jest szacowana na 1000 do 1400 par lęgowych. Cechą odróżniającą go od pozostałych dzięciołów są 3 palce u nóg, stąd i jego nazwa. Dziuple wykuwa w martwych świerkach na wysokości od 0,5 do 15 metrów. Jego okres lęgowy trwa od kwietnia do początku lipca. Dzięcioł trójpalczasty występuje jedynie w 2 rejonach kraju. W rozległych kompleksach leśnych północnego wschodu oraz w Karpatach. Jest silnie związany ze starymi lasami świerkowymi, obfitującymi w martwe i obumierające drzewa. Odpowiadają mu także olsy. Modraszka to niewielki ptak z rodziny sikor. Preferuje lasy liściaste i mieszane, do których dociera dużo światła. Lubi również wszelkiego rodzaju zadrzewienia. Jest ptakiem bardzo ruchliwym.
Zwinnie porusza się wśród cienkich gałęzi drzew i krzewów, poszukując pokarmu. Wyprowadza do 2 lęgów w roku. Składa nawet do 13 jaj o białej barwie z czerwonym nakrapianiem. Pisklęta są gniazdownikami i pozostają głęboko ukryte w dziupli przez około 3 tygodni. Duża liczba potomstwa wymaga od rodziców ogromnego wysiłku w zdobywaniu i dostarczaniu pokarmu. Pisklęta w tym czasie pochłaniają potężne ilości owadów, pajęczaków i innych drobnych bezkręgowców. W jasnych, starych lasach, na skrajach parków, w pobliżu łąki pól, występuje jeden z naszych najbarwniejszych ptaków – kraska. Dawniej była pospolita w całej Polsce, obecnie jest skrajnie nieliczna. W naszym kraju ornitolodzy odnotowali obecnie zaledwie kilkanaście par lęgowych. Gnieździ się w dużych, obszernych dziuplach. W ciągu roku wyprowadza jeden lęg. Poluje głównie na owady, ale nie pogardzi też drobnymi kręgowcami. Obrzeża dużych lasów, aleje oraz pojedyncze drzewa sąsiadujące z terenami otwartymi to środowisko życia dudka. Jest nieco większy od szpaka, a jego głowę zdobi charakterystyczny, wachlarzowato rozkładany czub. U dudków brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samica jest jedynie nieco mniejsza od samca, z delikatnie jaśniejszym upierzeniem. Długi dziób służy dudkowi do wyszukiwania skrytej pod ziemią zdobyczy, na którą składają się przede wszystkim drobne bezkręgowce. Ptaki tego gatunku chętnie wykorzystują na gniazdo obszerne dziuple, gdzie samica składa od 4 do 7 jaj. Po wykluciu się piskląt, matka na początku nie opuszcza młodych. Samiec donosi pokarm, w otworze dziupli podaje samicy, a ona karmi pisklęta. Młode opuszczają gniazdo po około 22-25 dniach. Dudki unikają gęstych lasów. Można je jednak spotkać na zróżnicowanych wiekowo uprawach leśnych, preferowanych we współczesnym modelu leśnictwa w Polsce. Kowaliki jako dziuplaki wtórne chętnie wykorzystują dziuple dzięciołów. Jednak pierwotne otwory blotowe są dla nich zbyt duże. Dlatego ptaki zalepiają ich część gliną lub błotem zmieszanym ze śliną, dostosowując do własnych rozmiarów. Charakterystyczny dla kowalików jest też sposób poruszania się po pniach. Chodzą głową w dół, szukając zdobyczy w zagłębieniach kory drzew. Żywią się różnym pokarmem, włącznie z nasionami, jesienią i zimą, ale wiosną i latem owady są główną pozycją w ich diecie. W lasach o charakterze naturalnym i półnaturalnym najlepsze warunki dla siebie odnajduje muchołówka białoszyja. W Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym, występującym głównie w południowej i wschodniej części kraju. Można ją spotkać m.in. w lasach Puszczy Białowieskiej. Jej biotopem są rozległe starsze lasy liściaste i mieszane, z odpowiednio dużą liczbą drzew dziuplastych. Muchołówka żywi się owadami chwytanymi głównie w locie. Ofiary zbiera również z gałęzi, liści, pni, kwiatów i z ziemi. Robi to jednak rzadziej i tylko wtedy, gdy jest zimna czy deszczowa pogoda, w czasie której owady nie latają.
Między samicą i samcem istnieje wyraźny dymorfizm płciowy. Muchołówka białoszyja prowadzi dzienny tryb życia. Jest ptakiem typowo leśnym. Wśród dziuplaków wtórnych, często spotykanych w naszych lasach, są sowy, jak na przykład puszczyk, włochatka czy suweczka. Wszędzie tam, gdzie dziupli brakuje, leśnicy pomagają ptakom, wieszając budki lęgowe. Chętnie zasiedlają je sikory, pleszki, muchołówki, szpaki czy krętogłowy. Krętogłów należy do rodziny dzięciołowatych, jednak sam nie potrafi kuć dziupli. Jego dziób jest na to za słaby. Ma bardzo ruchliwą głowę i szyję, stąd jego nazwa. Krętogłowa można spotkać w całej Polsce, choć jest nielicznym gatunkiem lęgowym. Przylatuje do nas w kwietniu i pozostaje do września. Preferuje zaciszne i ciepłe skraje lasów. Żywi się chrząszczami, gąsienicami, mszycami. Jednak jego głównym przysmakiem są mrówki, które wyciąga z mrowiska długim, prawie 7-centymetrowym językiem. Uważa się, że język krętogłowa jest najdłuższy wśród języków europejskich gatunków ptaków. W stanie spoczynku jest on owinięty wokół czaszki. W pobliżu leśniczówek, które z reguły znajdują się w głębi lasu i na jego obrzeżach, występuje kilka charakterystycznych gatunków ptaków, które korzystają z bliskiego sąsiedztwa człowieka. Swoje gniazda budują w różnych przedziwnych i zaskakujących miejscach. Samiec kopciuszka w szacie godowej jest łupkowo-czarny z charakterystycznym rdzawym ogonem. Samica jest jaśniejsza. Kopciuszek jest ptakiem bardzo ruchliwym. Gdy przysiada w jakimś miejscu na krótką chwilę, często potrząsa ogonem. Gniazdo najchętniej wije w nagromadzonych kamieniach, na wiejskich poddaszach czy w ruinach zabudowań. Ważny dla kopciuszka jest dostęp do otwartych przestrzeni, gdzie szuka pożywienia, biegając i skacząc. Zjada głównie owady i ich larwy, zbierając je z pni drzew, gałęzi i liści tuż nad ziemią. Potrafi również zwinnie polować w locie. W ciągu roku wyprowadza 2 lęgi. Młode karmią oboje rodzice. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 16 dniach i jeszcze długi czas po wylocie są pod opieką dorosłych osobników. W Polsce kopciuszek jest pospolity. Na zimę odlatuje. Pisklęta wszystkich gatunków ptaków muszą mieć dostarczone w pokarmie białko zwierzęce, co oznacza, że ich dieta składa się głównie z owadów, pajęczaków i kręgowców. Są jednak takie wyjątkowe wśród ptaków gatunki, które dostarczają pisklętom niezbędne składniki z własnej piersi, a konkretnie ze złuszczającego się w tym czasie nabłonka wola. Należą do nich gołębie. Okres lęgowy grzywacza trwa od lutego do września.
W jednym sezonie ptaki te mogą wyprowadzić do 4 lęgów. Najczęściej jednak udają się tylko 2, ze względu na dużą śmiertelność piskląt spowodowaną presją drapieżników. Gniazda, które budują w koronach drzew, przypominają luźno ułożone platformy, zmontowane z niedbale ułożonych gałązek. Po około 17 dniach od złożenia białych jaj wylęga się jedno lub dwa nieopierzone pisklęta. Dorosłe grzywacze produkują w wolu substancję zwaną ptasim mlekiem. Młode jedzą pożywną papkę, zanurzając swoje głowy w wolu rodzica. Ze względów praktycznych pióra na głowie i szyi rozwijają się u nich jako ostatnie. Pisklęta pozostają w gnieździe przez około 4 tygodni, a przez kolejne 2 tygodnie są dokarmiane przez samca. Samica w tym czasie przystępuje do drugiego lęgu. Nie wszystkie ptaki gniazdujące w głębi lasu są z nim ściśle związane. Część z nich szuka pożywienia poza lasami, na terenach otwartych. Najwyższą warstwą lasu, gdzie ptaki znajdują odpowiednie warunki do gniazdowania, są korony drzew. Dla tej grupy ptaków ważna jest odpowiednia przestrzeń na dolot do gniazda. Tutaj, na wysokości do 25 metrów nad ziemią, swoje obszerne gniazda budują bociany czarne. Średnica gniazda może osiągać nawet 2 metry. Dlatego ptaki najchętniej wybierają sosny i dęby o rozłożystych konarach. Bocian czarny, choć uważany jest za typowo leśny gatunek, potrzebuje do życia terenów podmokłych z niewielkimi i płytkimi oczkami wodnymi, gdzie może żerować. Żywi się głównie rybami, które stanowią nawet do 80% jego diety. Inną dużą grupą ptaków gniazdujących w koronach drzew są ptaki szponiaste o dziennym trybie życia. Największym krajowym ptakiem drapieżnym z rodziny jastrzębiowatych jest bielik. Jego rozpiętość skrzydeł sięga 240 cm. Na budowę gniazda najchętniej wybiera stare, wysokie drzewa w pobliżu jezior, stawów hodowlanych, zbiorników zaporowych czy rzek. Gniazdo bielika to potężna konstrukcja, gdzie ptaki wychowują od jednego do trojga młodych. Na ich dietę składają się głównie ryby, ptaki wodne, rzadziej ssaki. Jesienią bieliki najczęściej zdobywają pokarm na spuszczonych stawach rybnych, gdzie gromadzą się większe stada. Zimą, gdy z dostępnością świeżej zdobyczy jest problem, zjadają też padlinę.
odmokłych lasach liściastych, na terenach równinnych z dostępem do jezior, bagien i mokradeł, swoje ostoje ma orlik grubodzioby. Preferuje głębsze partie lasów ze starszymi drzewostanami w wieku powyżej 60 lat. Orlik grubodzioby prowadzi skryty tryb życia. Gniazdo buduje najczęściej w koronie drzewa liściastego tuż przy pniu. Zajmuje je przez kilka sezonów. Orlik grubodzioby wyprowadza jeden lęk w roku. Z dwóch piskląt w gnieździe przeżywa tylko jedno, ponieważ wykluwają się one w różnym czasie, a matka karmi głównie to starsze i silniejsze. Dla takich gatunków ptaków jak bociany czarne, bieliki, orliki i wielu innych zagrożonych wymarciem, tworzone są specjalne strefy ochronne. W polskich lasach zaczęto je stosować w 1984 roku. Ochroną objęto miejsca gniazdowania zagrożonych gatunków, stosując dla nich różne promienie stref ochrony całorocznej i okresowej. W takich obszarach w określonych terminach zabrania się przebywania i wykonywania jakichkolwiek czynności zmieniających charakter siedliska. W głębi lasu lub na jego skraju, w starych zadrzewieniach, na przełomie lutego i marca do lęgów przystępuje jastrząb. Jego gniazdo usytuowane jest przy pniu, w środkowej partii korony drzewa, około 10-20 metrów nad ziemią. Z 2 do 4 białych, lekko nakrapianych jaj, po około 5 tygodniach wysiadywania wykluwają się nieopierzone pisklęta. Młode rosną szybko. Po 41-43 dniach pisklęta opuszczają gniazdo i chowają się wśród konarów drzew, gdzie przez kolejnych kilka tygodni są jeszcze dokarmiane, aż osiągną pełną gotowość do lotu. Na przełomie sierpnia i września młode stają się samodzielne, a na osiągnięcie dojrzałości płciowej muszą poczekać do kolejnej wiosny. Bardzo podobnym do jastrzębia ptakiem, choć o prawie połowę mniejszym, jest krogulec. Preferuje on młodsze, sosnowe i świerkowe lasy, poprzecinane przesiekami i zrębami, ale też śródpolne kępy zadrzewień. Gniazdo umieszcza w pobliżu pnia lub na odchodzącym od niego konarze. Na otwartych terenach, w pobliżu mniejszych lub większych kompleksów leśnych, o bardziej rozrzedzonych drzewostanach, występuje myszołów. Jest on jednym z najpospolitszych ptaków szponiastych Polski. Poluje głównie na polach i łąkach. Rozpoczyna lęgi w marcu lub kwietniu. Gniazdo buduje na sporej wysokości w rozwidleniu gałęzi. Pisklęta wykluwają się po 35 dniach wysiadywania przez oboje rodziców. Karmione są drobnymi kręgowcami. To zazwyczaj nornice, krety i drobne ptaki. Młode opuszczają gniazdo po około 40 dniach.
Do grona ptaków gnieżdżących się w koronach drzew zalicza się także sowy. Od roku 2012 w lasach sobiborskich zaczęto stwierdzać lęgi Puszczy Kamszarnego, który do tej pory tylko co pewien czas zalatywał na tereny Polski z białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Puszczyki mszarne na gniazdo wykorzystują złamane pnie, ale najczęściej opuszczone gniazda ptaków szponiastych, zwłaszcza myszołowów i jastrzębi. Ptaki te polują z zasiadki, głównie na niewielkie gryzonie. Pisklęta po około 4 tygodniach od wyklucia opuszczają gniazdo. Nie potrafią jeszcze latać, ale dobrze się wspinają i pozostają w okolicy gniazda jeszcze przez kilka tygodni. Tam są dokarmiane przez rodziców. Po 8 tygodniach są już lotne i mogą samodzielnie zdobywać pokarm. Wszystkie ptaki zamieszkujące nasze lasy stanowią bardzo ważny element tego ekosystemu. Obecnie w Polsce niemal wszystkie dziko żyjące gatunki ptaków podlegają ochronie ścisłej lub częściowej. Od dziesięcioleci tworzone są w lasach strefy ochronne dla niektórych gatunków, zwłaszcza tych zagrożonych wyginięciem, co ma pozytywny wpływ na ich populację. Obecnie w lasach państwowych utworzono ponad 3000 stref ochronnych. Dzięki pogłębianiu wiedzy o ptakach, o ich zachowaniach i wymaganiach środowiskowych, leśnicy mogą im zapewnić należytą ochronę. Odpowiednia dbałość o siedliska pozwoli nie tylko ocalić dla przyszłych pokoleń wiele z obecnie występujących w naszych lasach gatunków ptaków, ale również zachować niezliczone ilości innych zwierząt, roślin i grzybów.